Dzień dobry. W pierwszej kolejności chciałem pogratulować drużynie i sztabowi zdobycia 3 punktów. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przyjechaliśmy na bardzo wymagający teren do obecnego mistrza Polski i nie jest prosto wygrać w Białymstoku. My to zrealizowaliśmy i tutaj duże gratulacje dla chłopaków i sztabu za dobrą pracę. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg spotkania, myślę, że w szczególności po naszej strzelonej bramce zagraliśmy trochę zbyt bardzo zachowawczo i nie chcę tego nazwać, że ta bramka strzelona nas przestraszyła, ale myślę, że straciliśmy trochę takiej intensywności i wiary w to, że możemy strzelić kolejnego gola i to się gdzieś tam skończyło w perspektywie kilkudziesięciu minut sytuacją, w której przegrywaliśmy 1-2. Natomiast bardzo ważne było dla nas to, że się potrafiliśmy podnieść, doprowadzić do wyrównania, strzelić jedną bramkę więcej i w końcówce spotkania strzelić bramkę na 4-2. Tak jak powiedziałem, dobra praca. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest dopiero początek sezonu i dalej musimy być bardzo skoncentrowani, skupieni na tym, na co robimy i w szczególności te 2 mecze ostatnie, które były, też nie mogą nas uśpić, a motywować do tego, że warto trzymać ten poziom, który sobie tutaj założyliśmy i przede wszystkim dążyć do tego, aby w każdym kolejnym spotkaniu zdobyć 3 punkty. Dziękuję bardzo. Państwo, zapraszam do zadawania pytania. Tutaj. Dzień dobry, panie trenerze. Stanisław Marek z Kraspasy.pl. Panie trenerze, no, gratuluję kapitalny mecz. Myślę, że bardzo zasłużone zwycięstwo. Kluczowy moment w tym spotkaniu, myślę, że to była reakcja drużyny po straconej bramce, w bramce takiej, która mogła Krakowie onieśmielić. Też tak tam? Z ławki w trakcie meczu mieliśmy podobne odczucia. Widzieliśmy, jak Krakowia potrafi grać w ataku pozycyjnym. Według mnie to jest najlepiej zorganizowany zespół, jeżeli chodzi o tą fazę gry. Potrafią przyspieszyć, bardzo szybko zmienić stronę i doprowadzić do sytuacji, która piłka momentalnie znajduje się w polu karnym. To jest sytuacja, po której Jagiellonia zdobyła bramkę na 2-1. Akcja jest wyśmienita, no, można ją oglądać wiele razy. Zagranie z pierwszej piłki, biegnięcie w przestrzeń, piłka wsteczna, bramka. I to jest też takie DNA tej drużyny, więc tutaj musieliśmy być naprawdę skupieni w działaniach obronnych, żeby nie dostać kolejnej, bo bramka na 3-1 by zamknęła mecz. I myślę, że ciężko byłoby nam się z tego podnieść. Natomiast kluczowy moment był bramka wyrównująca, która była bardzo szybko po straconej bramce i myślę, że to był taki punkt zwrotny. Później bramka na 3-2, no ale też nie możemy zapominać o tym, że w pierwszej połowie i w drugiej również mieliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Myślę, że jeżeli chodzi o ten mecz, sytuacje bramkowe, które stworzyliśmy, to w przykroju jakby tych wszystkich 5 spotkań, które mieliśmy okazję zagrać, dzisiaj było najwięcej tak naprawdę. I szkoda też, że wcześniej nie potrafiliśmy zdobyć tego gola. Natomiast tak jak powiedziałem, no też zdajemy sobie sprawę z tego, w które miejsce przyjechaliśmy i dla nas najważniejsze było to zwycięstwo. I to osiągnęliśmy. Również zmiany, które pojawiły się w drugiej połowie, były bardzo istotne, bo tak jak często rozmawiamy, jest grupa zawodników, która ma rozpocząć mecz i grupa zawodników, która ma go skończyć. I obie grupy są bardzo ważne. I cieszę się, że zawodnicy, którzy weszli, na pewno nie obniżyli poziomu naszej gry, a też dali pozytywny bodziec i taki, myślę, taką rzecz, czy warto się nie zastanowić i nie rozpocząć którymś z tych chłopaków od początku w kolejnym spotkaniu. Panie, w takim meczu chwali się całą drużynę, pewnie widzimy strzelców bramek, tych zawodników ofensywnych, ale pewnie są tacy zawodnicy od czarnej roboty, których może nie dostrzegamy, czy chciałby pan kogoś z tej grupy piłkarzy mniej efektownych, a bardziej efektywnych wyróżnić? Chyba nie chciałbym mieć takie indywidualne wyróżnienia. Pracujemy na to wszyscy. To jakby cały czas powtarzamy, że to zwycięstwo jest nasze i porażka też jest nasza. To nie jest tak, że jakby jedna czy druga osoba przyczyniła się do tego, że mecz wygrywamy czy przegrywamy. Oczywiście w piłce indywidualności są bardzo ważne. To są zawodnicy, którzy potrafią zrobić różnicę w takim najważniejszym momencie i taka też jest piłka. Natomiast oni też funkcjonują w obrębie całej drużyny. I żeby dany zawodnik dobrze funkcjonował, też musi mieć wsparcie pozostałych zawodników. I są zawodnicy, którzy wykonują czarną pracę i tego gdzieś tam może z boku nie widać, z trybun nie widać. Natomiast są bardzo ważni pod kątem taktycznym dla drużyny. I są te zawodnicy, którzy są odpowiedzialni za strzelanie bramek, za grę widowiskową, za podejmowanie ryzyka, grę jeden na jeden kosztem tego, że możemy tą piłkę stracić. Nie chciałbym indywidualnie tutaj nikogo wymieniać, bo uważam, że mecz jest wygrany przez nas wszystkich i tego chciałbym się trzymać. Zabrakło w tym meczu Kamila Wilka. Nawet na to, co się stało i ewentualnie tego nie będzie. Kamil w tygodniu doznał kontuzji. Postanowiliśmy, że zostawimy go w Krakowie.
Nie chcieliśmy ryzykować z racji tego, że gdyby się coś wydarzyło, moglibyśmy stracić go na dłuższy okres czasu. Taka zapadła decyzja. Liczę, że jak najszybciej doprowadzimy go do stanu używalności. Przed meczem sugerowałem panu na konferencji prasowej, że łatwiej Krakowi się gra na wyjazdach. No, życie to potwierdziło. Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo w Krakowie. Dwa mecze, jeden punkt. Jak pan się z tego wytłumaczy? Kurczę, nie chcę się tłumaczyć, tylko chcę wygrać najbliższy mecz, bo to też należy się kibicom. Myślę, że tutaj grupa naszych fanów, która przyjechała, znowu kawał Polski, mimo tego, że nie można, ale można, jak się okazuje, i to duży szacunek dla nich, zasłużyli na to, żebyśmy ten mecz wygrali, zobaczyli takie zwycięstwo. Natomiast, tak jak mówiłem, no dom to jest dom i na pewno zrobimy wszystko, żeby wygrać kolejny mecz i obiecuję, że zespół będzie na 100% przygotowany. Natomiast to jest piłka. I tak jak rozmawiałem często z zawodnikami, jeżeli damy z siebie wszystko, każdy z zawodników podejdzie na 100%, będzie odważny w swoich decyzjach i czasem wydarzy się sytuacja, w której no, ciężko są te 3 punkty, to trzeba też o tym pamiętać, że no, ten wysiłek jest bardzo istotny i cieszę się, że dzisiaj tak to się ułożyło i ten mecz wygraliśmy. Natomiast w meczach domowych no, musimy zrobić wszystko, żeby ten wysiłek nie był negocjowalny, żeby to było zawsze, natomiast musimy też punktować za 3 i bardzo chcemy do tego doprowadzić w najbliższym spotkaniu. 4 miesiące temu pan debiutował tutaj, też świetnym meczem, też zwycięstwem. 3-1, jakby pan te 2 mecze porównał, czy te dwie drużyny. Mnie się nasuwa taka opinia, że dzisiaj mamy lepszy zespół niż ten. Zgadzam się, dzisiaj mamy lepszy zespół. Myślę, że mamy lepszych zawodników do dyspozycji. I też na pewno czas, jaki spędzamy razem, mój też czas na poziomie ekstraklasy, czas sztabu, który ze mną pracuje, działa na plus. Ciężko jest czasem w krótkim odstępie czasu zrealizować wiele rzeczy. Powoli staramy się poprawiać naprawdę bardzo drobne detale. To jest ciężka praca, czasem tego nie widać, czasem wydaje się, że może gdzieś tam stoimy w miejscu, natomiast myślę, że pracujemy mądrze, ciężko, z bardzo dużym poświęceniem, wszyscy razem i to gdzieś tam w perspektywie czasu się opłaca. Natomiast tak jak powiedziałem, no, piłka szybko uczy pokory, bo przegrane spotkanie zapomina się o wielu rzeczach i my też nie nosimy głowy w chmurach, że przyjechaliśmy na boisko lidera i wygraliśmy, tylko od najbliższego dnia, w którym rozpoczniemy mikrocyk, a będzie to dzień wtorkowy. Musimy być przygotowani na to, żeby dalej ciężko pracować i dążyć do tego, żeby zdobyć kolejne 3 punkty, ponieważ jesteśmy rozliczani z meczu na mecz. Tak duża w tym serce może prowadzić jazd z autobusem przed tym domowym meczem, może ta jazda dobrze dużo. W Krakowie są duże korki, to ciężko, żebyśmy jeździli, ale możemy posiedzieć w tym autobusie ewentualnie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie, wszystkie wyczerpał Stasio. To dziękujemy, za chwilę druga część konferencji. Dziękuję ślicznie.